Środa 16 lutego, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Będzie zmiana organizacji ruchu. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez co najmniej miesiąc. Czy grożą nam cyberataki? Od północy został wprowadzony do końca lutego, do 28 stan alarmowy, stan alfa CRP. 4 dni siatkarskiej rywalizacji. Trafiliśmy na pewno na bardzo mocne zespoły. Jest 5 zespołów, które grają w drugiej lidze. Od północy obowiązuje w Polsce stan alarmowy pierwszego stopnia, który ma na celu wzmożoną czujność służb na cyberataki. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Wiemy, jak dzisiaj istotne są sieci społecznościowe, jak jest dostęp do internetu i ile swoich czynności załatwiamy w oparciu o procedury internetowe. Stąd ten sygnał został też wysłany w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim do wszystkich jednostek podległych miastu, więc wszystkie spółki, wszystkie zakłady budżetowe, wszystkie jednostki podległe, ale również koordynujemy to ze starostwem powiatowym w Ostrowcu. Jesteśmy w kontakcie z panią starostą Marzeną Demniak i takie same sygnały zostały wysłane do jednostek powiatowych. Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych, organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. Jest to stopień najniższy. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ten stopień został wprowadzony, bo już w styczniu mieliśmy podobną sytuację, tak samo w grudniu. W zależności od potrzeb takie stopnie ostrzegania się wprowadza. No i czekamy na dalszy rozwój wypadków, prawda? Wiadomo, że jeśli one by jakoś eskalowały, stopnie są podwyższane wtedy. Wprowadzanie tego stopnia alarmowego oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Chodzi o możliwość ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Jeżeli ktoś z Państwa zauważyłby niepokojące sygnały, to w pierwszej kolejności należy zgłaszać to pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio przekazywać do policji. Proszę nie lekceważyć tych sygnałów, proszę być czujnym, bo to też są takie rzeczy, które oddziaływują na duże straty materialne, więc żeby tego ustrzec, proponuję zachować tą szczególną ostrożność. W jaki sposób można ustrzec się od potencjalnych cyberataków? Głównie jest to oprogramowanie antywirusowe, rzecz jasna. Posiadamy licencję na takie oprogramowanie, ono funkcjonuje u nas w starostwie i spełnia swoje zadania w 100%. Nie mamy żadnych doniesień o jakichś włamaniach czy tego typu sytuacjach. Mamy procedury, jesteśmy ubezpieczeni i jesteśmy wyposażeni w określone narzędzia, ale wszystko, co człowiek stworzył, człowiek inny może obejść i zmienić, więc dopasowujemy się do tych aktualizacji. Mamy dobry Wydział Informatyki w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jestem bardzo zadowolony z pracy naszych informatyków i myślę, że na tą chwilę nie mieliśmy tutaj złych przykładów i oby tak było do końca. Stopień alarmowy Alfa CRP obowiązuje na terenie całego kraju do 28 lutego 2022 roku do godziny 23:59. Od poniedziałku czeka kierowców zmiana organizacji ruchu w dolnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Wiąże się to z budową tzw. małej obwodnicy. Do 15 marca trwa zimowa przerwa kontraktowa na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Zasadnicze prace ruszą w okresie wiosennym i w pierwszej kolejności ma być wykonane odwodnienie, wzmocnienie i zagęszczenie podłoża gruntowego. Przerwa nie oznacza całkowitego wstrzymania robót. Pracownicy przygotowują się do przełożenia sieci gazociągowej pod drogą krajową nr 9. To będzie wiązało się z utrudnieniami dla kierowców. Od poniedziałku planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drodze krajowej nr 9 na odcinku Ostrowiec-Opatów w miejscu, w którym przyszła obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego komunikować się będzie z tą trasą. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez co najmniej miesiąc, a postęp robót będzie uzależniony od
od warunków atmosferycznych. Po przełożeniu gazociągu wróci docelowa organizacja ruchu na drodze krajowej numer 9, ale pamiętajmy, że po kilku miesiącach będzie można się spodziewać kolejnych zmian organizacji ruchu, ponieważ w tym miejscu budowane będzie rondo na skomunikowaniu obecnej dziewiątki z budowaną obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego. Budowa ostatniego odcinka ulicy Zagłoby realizowana jest w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych. To koszt ponad 50 milionów złotych. Nową drogą kierowcy powinni pojechać już w 2024 roku. Długo trwały zabiegi o to, żeby ten piąty odcinek został wpisany do finansowania, bo tutaj najważniejsze były kwestie finansowe i najpierw zabezpieczono kwotę 48 milionów złotych. Potem okazało się, że przetarg jest niemożliwy do rozstrzygnięcia, bo brakowało środków. Wybudowany zostanie odcinek jednojezdniowej drogi o długości 2 700 metrów. Planowana jest m.in. korekta części istniejącego węzła Brezelia, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowej drogi w istniejącą trasę. Piąty etap Zagłoby to inwestycja, która zamknie ciąg ulic, tworząc tzw. małą obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego. Po jej ukończeniu możliwe będzie całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Bardzo ważna inwestycja. Ci, którzy mieszkają szczególnie w dolnej części miasta, którzy dotknięci są tym bardzo uciążliwym ruchem, który od strony Opatowa kieruje się do Ostrowca, wiedzą, jak domknięcie ciągu obwodnicowego przyczyni się do poprawy warunków ich życia. Budowa ostatniego odcinka ulicy Zagłoby będzie się wiązała z utrudnieniami komunikacyjnymi. Przejazd przez centrum Ostrowca Świętokrzyskiego może być trudny, bowiem inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zbiegnie się w czasie z modernizacją odcinka drogi wojewódzkiej i budową nowego mostu na rzece Kamiennej. Laboratorium Przyszłości to rządowy projekt, który ma na celu doposażyć szkoły. Do powiatu ostrowieckiego trafi sprzęt o wartości 2 milionów złotych. Pracownia lutownicza, studio nagrań, drukarka 3D. Takie wyposażenie trafiło do szkół podstawowych w Ćmielowie i Brustowej. To cieszy, tym bardziej, że potrzeb jest naprawdę ogrom i to jest kontynuacja edycji z poprzedniego roku i tym razem 83 400 trafi do szkoły podstawowej w Ćmielowie i również 60 000 do szkoły podstawowej w Brzustowej. Sprzęt zakupiony z rządowego programu Laboratoria Przyszłości pozwoli na rozwijanie pasji uczniów i prowadzenie ciekawych lekcji czy dodatkowych zajęć, a wszystko to z wykorzystaniem najnowszych nowinek technologicznych. Udział gminy jest 0%, całość dofinansowania z programu rządowego realizowane przez Ministerstwo Edukacji, więc tym bardziej się cieszymy, że nie wykładamy żadnych pieniążków, a te środki trafiają właśnie do nas i będą na pewno bardzo dobrze wykorzystane. Szkoły w gminie Ćmielów zakupiły sprzęt za ponad 143 tysiące złotych. Wzbogaci on ofertę edukacyjną placówek oświatowych, a uczniowie z Ćmielowa i Brzustowej będą mogli łączyć nowoczesne podejście do nauki ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Za nami kolejna akcja, tym razem przeprowadzona w Bałtowie, mająca na celu zachęcenie do noszenia odblasków. Pan Zbigniew do Bałtowa przyjechał własnym samochodem z Rzeszowa. Pokonał ponad 150-kilometrową trasę, a jako doświadczony kierowca wie, na co zwracać szczególną uwagę podczas podróży. Szczególnie w takiej porze jak teraz, gdzie no, szybko zapada zmierzch i, no, i ja to sam wiem jako kierowca, że jeśli ktoś ma odblask, to go się widzi 100-150 metrów, jeśli nie ma, to go się widzi parę metrów przed. O tym, że odblaski są bardzo ważne, wiedzą nawet dzieci. Odblask ważna rzecz. A dlaczego? Bo w ciemności świeci i cię auto nie potrąci. Bezpieczeństwo na drogach zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zdrowy rozsądek i ostrożność powinien zachować każdy. Nie ma co dyskutować, niech pan sobie spróbuje. Nawet pedały odblaskowe na rowerze dużo uratowało rowerzystów. Nawet bez odblasku, jak jedzie, ma, czy te odblaski na kołach, nie? Są takie czasem. No. Nie, to nie ma co dyskutować. Odblask ratuje, to jest jakieś, według mnie, 100-150 metrów różnicy.
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, są zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za brak odblasku grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Od listopada ubiegłego roku policjanci z Ostrowieckiej Komendy prowadzą akcję profilaktyczną „Noś odblaski, bądź widoczny”. Zjawiamy się pod szkołami podstawowymi, na skrzyżowaniach, również przy przejściach dla pieszych, żeby takie odblaski rozdawać, żeby przypominać pieszym uczestnikom ruchu, że trzeba należy z nich korzystać. Dzisiaj postanowiliśmy przyjechać do Bałtowa, aby tutaj przypomnieć również ludziom, którzy przyjeżdżają z innych województw, którzy mają teraz ferie, że takie odblaski nieraz w wielu przypadkach ratują życie. Funkcjonariusze zapewniają, że akcja będzie kontynuowana po to, aby dotrzeć do jak największej ilości osób. Według policyjnych statystyk z 2020 roku w Polsce na przejściach dla pieszych odnotowano ponad 2670 wypadków drogowych, co stanowi ponad 50 wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło blisko 200 osób, rannych z kolei zostało aż 2581. Do większości wypadków doszło w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy w związku z coraz krótszym dniem piesi są zdecydowanie mniej widoczni na drodze. Świętokrzyskie Centrum Onkologii organizuje Białą Sobotę. W najbliższą sobotę 19 lutego panie będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach akcji Biała Sobota w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W godzinach od 9 do 14 dostępne będą badania cytologia, mamografia i nasofibroskopia. Na badania należy zabrać ze sobą dokument z numerem PESEL. Konieczna jest rejestracja telefoniczna. Jak zapewniają organizatorzy akcji, badania są w pełni bezpieczne. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzegane są wszystkie zalecenia przeciwepidemiczne. Więcej szczegółów można przeczytać na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W sobotę w muzeum odbędą się kolejne zajęcia edukacyjne. Pracownicy Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki zapraszają wszystkich chętnych na warsztaty rękodzielnicze, które poprowadzone zostaną przez Mariolę Banasiewicz z Manufaktury Zielonych. Tkanie krajanek to idealna propozycja, aby kreatywnie spędzić czas z całą rodziną. Nasi odbiorcy polubili tkactwo w różnych odsłonach, a tkactwo jest jednym z najstarszych rzemiosł wykonywanych przez człowieka, sięga aż do czasów neolitu, więc wydaje nam się, że jest to dobry temat na warsztaty właśnie w naszym muzeum. A tym razem będą to wykonywane razem z panią Mariolą krajki. Krajki, czyli takie tkane obszycia, oblamówki do ubrań, bądź też dawniej stosowane również jako elementy do wiązania. Krajki, które będą wykonywane na bartkach. Więc wydaje mi się, że będzie to ciekawy temat, spotkanie, na które już dzisiaj serdecznie zapraszam na godzinę 11:00, koszt zajęć 15 zł, no i oczywiście obowiązują wcześniejsze zapisy. Te zajęcia w sobotę na Krzemionkach, a w Ostrowieckim Rowerze Kultury familijna sobota w bibliotece. Zapisy już trwają, przed nami także wydarzenia sportowe. Jutro rozpocznie się turniej siatkarski. Od najbliższego czwartku do niedzieli w ostrowieckim SMS-ie rozegrany zostanie turniej siatkarski w ramach ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek. O awans do kolejnego etapu KSZ SMS powalczy z drużynami UKS Ares Nowa Sól, UKS Trefl Gdańsk, KS Pałac Bydgoszcz, MKS Kalisz i MUKS Sparta Warszawa. Pierwszym takim celem to jest, żeby wyjść z pierwszego miejsca z tej naszej podgrupy, no a później zobaczymy, na kogo trafimy, no tam już są mocne zespoły, także no będzie trzeba walczyć. Trafiliśmy na pewno na bardzo mocne zespoły, jest 5 zespołów, które grają w drugiej lidze, więc no to poziom będzie na pewno wysoki. Mamy naprawdę mocny zespół, jesteśmy w stanie wygrać, czy to z Bydgoszczą, czy to z Kaliszem, czy z Warszawą, więc na pewno wyjdziemy i będziemy starać się wygrać z tymi zespołami i awansować dalej. Dla młodych siatkarek z Ostrowca Świętokrzyskiego ostatnim sprawdzianem przed ćwierćfinałowym turniejem był niedzielny mecz z ekipą Tomasowi Tomaszów Lubelski. KSZ SMS po walce musiał uznać wyższość czołowej drużyny drugiej ligi, przegrywając w setach 1-3. Myślę, że dały sobie jakoś poniekąd radę. Zespół z Tomaszowa nie trafiły na łatwych przeciwników.
chcą grać o awans już od paru lat dobrych, więc myślę, że taki sprawdzian dzisiaj był dobry. Zmagania juniorek w hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego rozpoczną się o godzinie 16. W pierwszym spotkaniu ostrowczanki zmierzą się z drużyną UKS-u Ares Nowa Sól. Po zakończeniu tego meczu na parkiet wyjdą zawodniczki Pałacu Bydgoszcz i MKS-u Kalisz. Jutro na bałtowskim stoku rywalizować będą narciarze. W Pekinie trwają zimowe Igrzyska Olimpijskie. Najlepsi zawodnicy świata rywalizują w najważniejszej imprezie sportowej czterolecia. Poczuć się jak wielcy mistrzowie w czwartek 17 lutego będą mogły osoby z niepełnosprawnością intelektualną podczas świętokrzyskiego mitingu narciarstwa alpejskiego Olimpiad Specjalnych, który odbędzie się w Bałtowie. Ceremonia otwarcia imprezy rozpocznie się o godzinie 10. 60 minut później zawodnicy powalczą w preliminacjach. Od godziny 13 do godziny 14.15 zaplanowano finały, a gdy poznamy wszystkie rozstrzygnięcia, odbędzie się dekoracja uczestników i ceremonia zamknięcia zawodów. Wydarzenie patronatem medialnym objęła lokalna TV. Relacje z mitingu wkrótce na naszej antenie, a teraz regionalna prognoza pogody. Synoptycy zapowiadają silny wiatr. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Zrób bezpieczne zakupy, nie wychodząc z domu. Jeśli zadzwonisz do nas do godziny 12, to zamówione produkty otrzymasz tego samego dnia. Zawsze możesz ustalić termin indywidualnie. Zadzwoń 881 148 961. Mika24.pl. Zawsze pod telefonem. Postaw na wygodę. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy i trudnej sytuacji epidemiologicznej panującej na świecie, Medyczna Szkoła Policjalna CES z nową siedzibą na osiedlu Słonecznym 14 prowadzi rekrutację na kierunki medyczne. Tu zdobędziesz wiedzę od wykwalifikowanej kadry w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt medyczny. Dbając o własny rozwój i przyszłość zawodową, warto w siebie zainwestować, decydując się na naukę w Medycznej Szkole Policjalnej CES. Zapraszamy do złożenia dokumentów. Rekrutacja trwa. Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoaktiv Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 5 stopni Celsjusza, wiatr 21 km na godzinę, ciśnienie 998 hektopaskali. Jutro 11 stopni Celsjusza, wiatr 43 km na godzinę, ciśnienie 997 hektopaskali, biometr niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.